straciła wiele pieniędzy i odsetek od nich. Sprzeniewierzone fundusze szacuje się na 850 milionów złotych. Szef firmy Marcin P. i jego żona Katarzyna P. zostali aresztowani pod zarzutem oszustwa znacznej wartości. Od 21 marca przed gdańskim sądem trwa ich proces. Pierwsze merytoryczne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold. O tym w relacji naszej reporterki Ewy Wasążnik prosto z Sejmu na Wiejską nieraz dziś wrócimy. Promowanie pozytywnego wizerunku Polski, dbanie o polskie interesy gospodarcze i walka ze szkodliwymi stereotypami na temat Polaków. Między innymi takie cele stawia Polskiej Fundacji Narodowej minister skarbu Dawid Jackiewicz. Przebywający na forum ekonomicznym w Krynicy Zdroju minister mówił w radiowej jedynce, że proces tworzenia nowej instytucji dobiega końca. Chcemy, by Polska Fundacja Narodowa upomniała się o polskie interesy w Unii Europejskiej i zachęcała zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w naszym kraju, powiedział Dawid Jackiewicz. Po pierwsze, skuteczny lobby w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, tam gdzie często zaniedbuje się nasze interesy, na przykład w przypadku negocjacji nad TTIP, czyli transatlantyckim porozumieniem pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Po drugie, pozytywny przekaz, którym chcemy pójść do przedsiębiorców, do biznesu europejskiego, pokazując walory polskich pracowników, ale też walory inwestowania w naszym kraju. To wymaga szerokiej akcji informacyjnej. Dawid Jackiewicz zapowiedział, że wkrótce wyłonione zostaną władze nowej instytucji. Polska Fundacja Narodowa ma zostać zarejestrowana w sądzie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dziś drugi dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Po raz 24 w Kielcach można podziwiać najnowocześniejszy sprzęt i uzbrojenie z całego świata. W tym roku największą ekspozycję przygotowała Polska Grupa Zbrojeniowa. Dużą wystawę prezentują też siły zbrojne. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Narodowe Konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa pokazuje sprzęt przeznaczony przede wszystkim dla naszej armii. Na stoiskach można podziwiać wszystko, co jest w stanie wyprodukować rodzima zbrojeniówka. Od drobnej amunicji, elementów ubioru żołnierzy przez wozy bojowe i śmigłowce, a na skomplikowanych systemach obrony kończywszy. Prezentujemy absolutnie wszystko. Pokazujemy tak naprawdę, ile mamy do zaoferowania światu. Zachwala produkty konsorcjum jego wiceprezes Maciej Lew-Milski. Równie imponująco wygląda wystawa sił zbrojnych. Wyposażenie prezentują siły lądowe, powietrzne, marynarka wojenna i wojska specjalne. Z bliska można podziwiać uzbrojenie komandosów z Lublińca, szturmanów Zagatu czy żołnierzy z jednostki GROM, opowiada major Krzysztof Łukawski z dowództwa komponentu wojsk specjalnych. GROM prezentuje uzbrojenie, które operatorzy na co dzień zabierają do realizacji zadań. To jest broń strzelecka. Jest prezentowany również pojazd... Zobaczymy, co o tej Marysce gadają. Raczej Irski północno-wschodni, na wybrzeżu i na północnym wschodzie kraju zachodni, na pozostałym obszarze zmienny. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali i będzie spadało. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. 5 minut po 10:00. Witam pięknie wszystkie dzieci. Kochani, mam nadzieję, że ktoś z Was jest, to znaczy, że rozpoczyna lekcję o późniejszej godzinie i że wysłuchacie teraz audycji, którą przygotował dla Was ksiądz biskup Antoni Długosz. Jest to spotkanie z Pismem Świętym. Przez Maryśką gadają. Odnotowano 17 przypadków ataków na Polaków z podejrzeniem motywów ksenofobicznych. Parę dni temu ulicami Harlow przeszedł zorganizowany przez lokalną polską społeczność marsz upamiętniający tragiczną śmierć Polaka sprzed kilku dni, który zmarł w wyniku pobicia. O sytuacji Polaków mieszkających na wyspach rozmawiali goście debaty poranka Polskiego Radia 24. Karolina Zbytniewska z portalu euractiv.pl podkreślała, że nastroje antypolskie nasiliły się po decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Referendum z 23 czerwca dało Brytyjczykom, tym bardziej właśnie wykluczonym, którzy czują się rozczarowani sytuacją społeczną, w której się znajdują, poczucie, że mają prawo, poczucie legitymacji zachowań ksenofobicznych i antyimigranckich, antypolskich. Te osoby już były negatywnie nastawione do imigrantów, którzy w ich oczach zabierają im pracę już wcześniej, ale wcześniej nie poczuli, że mogą to powiedzieć głośno. Doktor Anna Kordosiewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że stosunek Brytyjczyków do Polaków ma także uwarunkowania lokalne. Bardzo ważny jest ten kontekst lokalny i to, że w Harlow stworzyły się warunki
które może są bardziej charakterystyczne właśnie ogólnie dla Essex, a w Lewisham to jest dzielnica, w której 80% osób zagłosowało za pozostaniem w Unii Europejskiej. Ta dzielnica ma bardzo dobrą tradycję właśnie takiego pokoju międzyetnicznego i różnych działań aktywnego zapobiegania właśnie ksenofobii czy uprzedzeniom. Debatę poranka znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Policjanci z Gdańskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 39-letniego Jacka F., podejrzanego o uprowadzenie gdańskiego adwokata. Mężczyźnie postawiono już zarzuty porwania, rozboju, nielegalnego posiadania broni oraz napadu na konwój z pieniędzmi. Rzecznik prasowy CBŚP komisarz Agnieszka Hamelusz mówi, że Jacek F. ukrywał się razem z innymi poszukiwanymi w małej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. Policjanci przygotowali bardzo sprawną akcję. Zatrzymali tych mężczyzn w małym domku, w którym właśnie się ukrywali. Musieliśmy użyć pododdziałów antyterrorystycznych ze względu na to, że zaistniały podejrzenia, że ci mężczyźni mogą na przykład posiadać broń. Tutaj zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty uprowadzenia adwokata, jak również rozboju metodą na policjanta oraz nielegalnego posiadania broni. Jacek F. jest piątą osobą podejrzaną w sprawie porwania, w którym zażądano miliona złotych okupu. Ponadto mężczyźnie postawiono zarzut współudziału w napadzie rabunkowym metodą na policjanta w 2014 roku. Celem napadu był konwój z pieniędzmi, który przewoził 200 tysięcy złotych. Za zarzucane przestępstwa podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od lat 3 do 15 lat. Sąd rejonowy Gdańsk Południe zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Jacka F. na 3 miesiące. Ambasadorowie unijnych krajów mają dziś przedłużyć sankcje dyplomatyczne w związku z rosyjską agresją na Ukrainie. Decyzja wydaje się być przesądzona, bo już wcześniej przedstawiciele europejskich rządów wstępnie porozumieli się między sobą w tej sprawie. Beata Płomecka. Separatyści z Krymu, rosyjscy politycy i wojskowi nadal będą mieć zakaz wjazdu do Unii i zamrożone aktywa finansowe w Europie. Na czarnej liście jest 147 osób oraz 37 firm i organizacji, które również mają zablokowane konta w europejskich bankach. To na razie tylko sankcje dyplomatyczne. W najbliższych miesiącach Unia Europejska będzie musiała jeszcze zdecydować, co dalej z restrykcjami gospodarczymi, które obowiązują do końca stycznia. Do tej pory kraje członkowskie uzależniały przedłużenie sankcji od realizacji porozumienia z Mińska dotyczącego zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. Jednak ostatnio coraz trudniej przychodziło unijnym rządom decydować w tej sprawie, bo coraz więcej jest głosów, by restrykcje złagodzić, zawiesić albo w ogóle znieść w związku z dużymi stratami, jakie powodują. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostatnie działania Korei Północnej polegające na testowym wystrzeliwaniu rakiet balistycznych prowadzą do destabilizacji i wzrostu napięcia w regionie. To fragment rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdecydowanie i ostro potępiła ona ostatnie prowokacje Pjongjangu. Rada Bezpieczeństwa wezwała Koreę Północną do natychmiastowego zaprzestania prób rakietowych. Stanowisko ONZ zostało przyjęte jednomyślnie. Poparły je nawet Chiny, na co dzień najbliższy sojusznik reżimu Kim Jong-una. W ostatnich miesiącach działania Korei Północnej kilkakrotnie krytykował amerykański Departament Stanu. Podkreślał, że stanowią one naruszenie rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ w marcu zaostrzyła sankcje wobec reżimu Kim Jong-una właśnie za przeprowadzenie prób rakietowych. Do ostatniej doszło niespełna 3 dni temu, podczas odbywającego się w Chinach szczytu G20. Według wojskowych źródeł Korei Południowej Pjongjang testował rakiety średniego zasięgu, które po przebyciu 1000 kilometrów padły do Morza Japońskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Hiszpanie coraz później przechodzą na emeryturę. Jak obliczył tamtejszy Narodowy Instytut Statystyki, ponad 160 tysięcy Hiszpanów, którzy ukończyli 65 lat, pracuje zawodowo. To o prawie 30% więcej niż przed 5 laty. Reforma podnosząca wiek emerytalny do 67 lat całkowicie wejdzie w życie dopiero w roku 2027. Jednak już teraz przybywa osób, które dobrowolnie nie przechodzą na emeryturę. Częściej na przedłużanie lat pracy decydują się kobiety niż mężczyźni. Co druga z pracujących prowadzi własną firmę. Nawet lekarze namawiają, żeby nie przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat. Robią to też demografowie, którzy przypominają, że przybywa 70-latków, a prawie 6% ludności Hiszpanii ma więcej niż 80 lat. Brytyjscy lekarze stażyści odwołali zapowiadany na przyszły tydzień 5-dniowy strajk w Anglii. Mieli protestować przeciw próbie zmuszenia ich do pełnej obsługi szpitali 7 dni w tygodniu.
Młodzi lekarze przyznali jednak, że strajk miał nastąpić ze zbyt krótkim ostrzeżeniem i mogliby na nim ucierpieć pacjenci. Ponad połowa z 54 tysięcy stażystów i studentów na praktykach szpitalnych w Anglii nadal planuje trzy dalsze pięciodniowe strajki w październiku, listopadzie i grudniu. Ale lekarze wydają się tracić silną jeszcze pół roku temu sympatię społeczeństwa i poparcie swoich starszych kolegów, specjalistów i konsultantów. Dyrekcje szpitali, fundusze służby zdrowia, organizacje pacjentów i fachowe stowarzyszenia medyczne apelują o skrócenie tak długich pięciodniowych strajków, które opóźnią setki tysięcy zabiegów, wizyt ambulatoryjnych i badań specjalistycznych. Ludzie myślą w kategoriach, że ktoś mógłby niepotrzebnie umrzeć. To by była tragedia. Ale chorym dzieje się też krzywda, ilekroć odkłada się operację, czy ktoś czeka na tomografię mogącą wykazać raka. Tym pacjentom też dzieje się krzywda, powiedział dyrektor Brytyjskiej Rady Medycznej profesor Terence Stevenson. Tymczasem nadzór szkoleń i specjalizacji ostrzegł strajkujących lekarzy, że mogą nie zaliczyć staży, jeśli z powodu protestów stracą 2 tygodnie szkolenia. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 3 miliony pielgrzymów weźmie udział w Hadż, rozpoczynającej się w tym tygodniu tradycyjnej pielgrzymce muzułmanów do Mekki. Władze Arabii Saudyjskiej wprowadzają szczególne środki bezpieczeństwa po tym, jak w zeszłym roku stratowano ponad 2000 pielgrzymów. Hadż to jeden z 5 filarów islamu. Muzułmanin, któremu pozwalają na to warunki materialne i zdrowotne, powinien chociaż raz w życiu udać się w tym czasie do Mekki. Data pielgrzymki wyznaczana jest w zależności od cyklu księżyca. W tym roku rozpocznie się w najbliższą sobotę. Na Ziemię powróciła 3 członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Rosyjski statek Sojuz TMA-19M wylądował w Kazachstanie. Według agencji Interfax kosmonauci czują się dobrze. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na Ziemię wrócili 2 rosyjscy kosmonauci Aleksej Ocinin i Oleg Skripoczko oraz amerykański astronauta Jeff Williams. Wszyscy spędzili w kosmosie prawie pół roku. Ich misja była 48. od momentu pojawienia się na MKS pierwszej załogi. Obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywają przedstawiciele 3 państw: Stanów Zjednoczonych, Rosji i Japonii. Kosmonauci, którzy powrócili na Ziemię w trakcie swojej misji, przeprowadzili szereg eksperymentów medycznych, chemicznych i biotechnologicznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. O deszczu możemy zapomnieć. Dzień będzie pogodny i słoneczny. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 23 do 26 stopni, niższa tylko na północy od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie spada. W Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Pokaż światu swój styl, bo już od jutra w Lidlu najnowsza kolekcja mody damskiej Smara, a w niej m.in. stylowa ramoneska w 7 fantastycznych wzorach do wyboru. Za 79,90, tylko 79,90. Szeroki wybór butów na jesień, stylowe bodki za 55 zł, jedynie 55 zł. W ofercie również spodnie typu jogger, boyfriend, rurki oraz koszule jeansowe i modne bluzki w supercenach. Lidl. Z powodu grosza Polakom mózg odbieram. Hurra! Myślenie odbieram Polakom z powodu grosza. Na scenie utalentowane dzieciaki w największej... Ciekawe, dlaczego na antenie Radia Maryja nie ma reklam, państwo? Niech państwo się zastanowią, dlaczego takich reklam nie ma na antenie Radia Maryja. No bo oni nie handlują majtkami. To udają aktorów, udają aktorki, a tu do Ameryki lecą kraść kożuchy, tu zarabiać na tym, na porwaniu dziennikarzy, na Pulsu gospodarki z Krynicy, gdzie trwa 26. forum
ekonomiczny, a w naszym plenerowym studiu Jan Krzysztof Bielecki, były premier, przewodniczący Rady Partnerów EY. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Marcin Petrykowski, dyrektor regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią Agencji Standard & Poor's. Dzień dobry. Dzień dobry. A w drugiej części dołączy do nas także Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Prezes Chludziński dołączy do nas, gdy skończy się spotkanie z panią premier. A to spotkanie jest poświęcone polskim czempionom. No i od tego tematu chciałbym zacząć dzisiejszą naszą rozmowę. Czy według panów w Polsce uda się zbudować przynajmniej kilka takich firm, które będą miały zasięg globalny, panie premierze? Wydaje mi się, że ten proces trwa i niczego nie można osiągnąć w ciągu jednej nocy. I te firmy polskie, duże, musiały się nauczyć tego rynku, musiały się nauczyć ekspansji, musiały zapłacić frycowe. I chociażby, wydaje mi się, Orlen cały czas dobrze się rozwija, chociaż starzy ludzie pamiętają, jak pierwszy raz kupili stacje benzynowe w Niemczech i jaka była potem wielka dyskusja, żeby nie powiedzieć mówienie o gigantycznej aferze itd. Więc musieliśmy to wszystko przeżyć. No i teraz mamy kilka firm, które po prostu rozwijają się coraz lepiej. Czy będą takimi globalnymi graczami, no to nie jest takie proste, bo w tych tradycyjnych przemysłach mamy duży poziom konsolidacji. Żeby być graczem globalnym, to trzeba mieć co najmniej te parę miliardów euro biznes, więc, ale próbujemy. Marcin Petrykowski? Nie sposób nie zgodzić się. Trzeba zagrać, jak ma nie po kolei w głowie. Proszę państwa, sam ten temat jest podejrzany, że firmy globalne, czy uda się w Polsce tu stworzyć taką firmę, parę firm globalnych. Ale po co? Nie po kolei w głowie, autorytaryzm i wybujałe, wiesz, mamy kilka dużych podmiotów, myślenie. Spółek prywatnych, które powstały, drodzy państwo, z garażu, a dzisiaj są globalnymi podmiotami obecnymi na całym świecie, z sukcesem zdobywającymi rynki zachodnie i nie tylko zdobywającymi rynki w sposób handlowy, ale też przejmującymi w sposób bardzo agresywny biznesy spółki na innych rynkach. To pierwszy punkt, a drugi punkt to jest punkt dotyczący nowych technologii. Zwróćmy uwagę, że globalizacja dzisiaj spowodowała taką sytuację, że najłatwiej jest skalować biznesy, które są oparte o nowe technologie. Zatem tutaj otwiera się ogromne pole dla polskich przedsiębiorstw, gdzie wiemy, że polski programista i polskie innowacje po stronie programistycznym są jedne z najlepszych na świecie. Mimo tego, że wciąż nie są jeszcze wykorzystywane, już widzimy pierwsze zalążki podmiotów, biznesów, które potrafią to skomercjalizować. Wspomnę o CD Projekcie, wspomnę o LiveChacie. To są dzisiaj już spółki globalne. Zatem ten trend, o którym pan redaktor wspomniał, według mnie on już się dzieje. Pytanie bardziej dotyczy tego, jak go akcelerować, jak go dalej rozwijać i nie stawiać tylko na tych czempionów państwowych, tradycyjnych, ale otwierać się bardziej właśnie na sektor prywatny i na nowe technologie. Z drugiej strony pytanie, czy nie jesteśmy trochę na przegranej pozycji, bo wiadomo, jeśli chodzi o nowe technologie, że to Stany Zjednoczone, teraz Chiny dominują i prościej jest wyjść w takiej spółce garażowej, która się rozwija w Dolinie Krzemowej, niż w garażu w Warszawie. Jak to zmienić? No, panie redaktorze, to jest tak jak z tą szklanką do połowy pełną albo do połowy pustą. No, jak pan redaktor będzie chciał widzieć, że ona jest do połowy pustą, to się na pieniądze, Polacy. Myślą, że jak więcej, to lepiej. No, taka jest nasza rzeczywistość. Chorzy na pieniądze. Tutaj w tej naszej pierwszej... A jeszcze są przesądni, ciemni i spadli z tej trójcy na szybkie spodenki. Było widać, teraz tak, że obydwaj mówimy trochę o innych obszarach. Nosi to coś znaczy, a teraz skazali dzisiaj krótkie spodenki założyć, bo... Przy tym pierwszym pytaniu może być. Bardziej spółki z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ nie da się ukryć, że żeby spełnić również pańskie pytanie, i być tym czempionem, to trzeba mieć skalę. I my rzeczywiście męczymy się z problemem skali. Ja pamiętam firmę CD Projekt, kiedy wygrali u nas konkurs na przedsiębiorcę roku. To było, wie pan, 7 czy 8 lat temu. Od tego czasu oni są 40 razy więksi. Ci, którzy w nich zainwestowali na giełdzie, są 20 razy bogatsi prawdopodobnie. Ale dalej to nie jest oni tak będą biznes, który jest zmierzany w miliardach. Bóstwo Jezusa. Ja im bardzo dobrze życzę, ale u nas spółek prywatnych, które mają skalę operacji w miliardach,
jest stosunkowo mało. Natomiast potentatów, czy w technologii, czy w tradycyjnych biznesach, nawet w tych tradycyjnych oni jeszcze bardziej się konsolidują, bo jak pan popatrzy, co oni zrobili na rynku piwa, no to tam powiedzmy 40 miliardów dolarów połączyło się z 30 miliardami dolarów. Nie mówimy o sumach, które są porównywalne do połowy naszego dochodu. Nie wiedzą, w co paść, czy w gówno, czy w tym nie. W tym nasze szanse są ograniczone, ale w tym, co mówił kolega, pan dyrektor Petrykowski, to no myślę, że mamy duże pole do popisu, żeby nie wiedzą, w co paść, małych urosnąć do średnich, może jak nie czempionów, to czempioników, ale konsekwentnie się rozpychać na świecie. Pytanie, czy świat, czy region, bo być może powinniśmy mimo wszystko mieć na uwagę to, o czym pan premier wspomniał, że ta skala w Polsce nigdy nie będzie taka jak skala amerykańska, więc zamiast wychodzić na cały świat, może warto próbować zawojować region Europy Środkowo-Wschodniej. Być może to jest nasza szansa. Troszkę ad vocem. Polska pod tym kątem akurat ma troszkę przekleństwo dużej ilości populacji, bowiem my mamy 40 milionów konsumentów i troszkę polskie firmy popadają w taki model, że się przede wszystkim początkowo nastawiają na rynek lokalny. Zwróćcie panowie uwagę i państwo na Estonię. Estonia jest fenomenalnym przykładem kraju, który wyhodował już kilka tak zwanych jednorożców, czyli spółek, które mają wycenę powyżej miliarda dolarów. Przykładem sztampowym jest Skype, to jest spółka estońska. Dlaczego? To jest tak mały rynek, że tam z automatu każdy przedsiębiorca nie może bazować na rynku lokalnym. On musi myśleć globalnie, tak nie tylko regionalnie. Tak samo Izrael, dokładnie. Finlandia też w pewnym obszarze, na przykład gier mobilnych. Zatem w Polsce mamy trochę cały czas ten problem, że mamy tą dużą populację lokalną i boimy się wykonać tego kolejnego kroku, a niestety, albo stety dla wójta. Tej branży, o której my tu rozmawiamy, teraz w automatyczny sposób musimy myśleć w skali globalnej. To jest jedyna możliwość sukcesu i też adaptacja technologiczna w Polsce jeszcze nie jest na tym poziomie, jak na przykład w Stanach. Zatem próba budowy biznesu, który docelowo będzie globalny, opierając się na nogach lokalnych, co na przykład w przypadku Orlenu wychodzi. No bo Orlen może swoją skalą lokalną myśleć o ekspansji zagranicznej. W biznesie tradycyjnym to się broni. W biznesie nowoczesnym niestety nie. Zatem ja bym to pytanie pańskie przeformował i powiedział otwarcie. Dzisiaj w globalizującym się świecie opartym na digitalizacji od początku musimy myśleć w skali globalnej. Niestety, bo inaczej będziemy cały czas w tej pułapce tych podmiotów, które nie są w stanie pójść o ten krok wyżej. Tak, ale z całą miłością, atencją, jaką mamy dla nowych technologii i dla tego całego nowego świata, tak jak kolega słusznie powiedział, w tych biznesach tradycyjnych możemy myśleć o wymiarze regionalnym. I to myślę, ten wymiar regionalny, tu szukam takiej poprawności politycznej, ale żeby nie wpaść w stwierdzenie o jedno słowo za daleko idące, ale wydaje mi się tak, że w tej chwili widać, że jak jest firma w regionie Europy Środkowo-Wschodniej średniej wielkości, to ona w obecnych czasach woli współpracować i konsolidować się z firmą z regionu, niż z potentatem z Europy Zachodniej, i tu wstrzymam się przed wywołaniem nazwy kraju, który jest tym potentatem. Może to jest trochę taki odruch odreagowania, że no jak przyjdzie ten wielki, to mnie po prostu kupi i mnie nie będzie. Więc może się dogadam z sąsiadem, średni biznes do średniego i zrobimy trochę coś większego i nawet zaczniemy konkurować i wchodzić na rynek Europy Zachodniej. Czyli szanujmy te biznesy tradycyjne, szanujmy to, co wszystko jest gospodarka realna, bo w tym jest bardzo dużo możliwości, no i bądźmy otwarci na myślenie po estońsku. Panowie, a jaką rolę w tym wychodzeniu polskich firm na zewnątrz przypisalibyście Polskiej Fundacji Narodowej? Czy ona ma szansę pomóc polskim małym i średnim firmom, czy tym dużym, aby jeszcze bardziej, nie chcę użyć słowa agresywnie, ale ekspansywnie wyjść na zewnątrz? No, tak, jeżeli o moje zdanie chodzi, to oczywiście tego typu programy to jest tylko dodatkowe wsparcie. To na pewno nie jest ten nurt podstawowy. Nurt podstawowy to jest
działalność firm, najlepiej sektora prywatnego, zdeterminowanych, chcących odnieść sukces na rynku. I tego nie zastąpimy tego typu działaniami, jakimiś tam wsparciami, prawda? Natomiast, ponieważ na tym rynku, patrząc realnie, wszyscy trochę wspomagają i jedni bardziej lub drudzy mniej oficjalnie to robią, no to też nie możemy być naiwni i też powinniśmy umieć lekko popchnąć, czy też dla mnie to byłoby najlepsze podejście, po prostu podzielić się ryzykiem. Część wziąć ryzyka na siebie i powiedzieć, ok, chcesz robić to rób, a ja 50% ryzyka biorę na siebie. Wydaje mi się, że tutaj chyba warto skonstatować takim stwierdzeniem, że chyba Polacy muszą przestać się wstydzić wspierać Polskę. Bo mamy trochę taką sytuację dzisiaj, że cały czas rządy Polski, to mówię szeroko rozumiane decydenci, troszkę czują się tacy zagubieni w momencie, kiedy muszą jechać na przykład za granicę i od razu przy okazji wizyty dyplomatycznej albo politycznej promować polskie produkty. Bowiem czasami pojawiają się zarzuty, że to jest potencjał na korupcję, potencjał na to, iż promujemy coś, co de facto nie ma jakoś, nie ma poparcia w wymiarze realnym. Mogą się pojawić głosy, dlaczego ta spółka i dokładnie, inna. Ale zwróćcie panowie uwagę, co robią Niemcy. Niemcy na każdą misję polityczną biorą ze sobą wianuszek przedsiębiorców, którzy w drugim garniturze są gotowi do podpisywania kontraktów. I to jest normalne działanie. Zatem ja bym tą warstwę, o której pan wspomniał, czyli Polska Fundacja Rozwoju, tak naprawdę ten pomysł, o którym teraz się pojawił, czyli ta Polska Agencja Wspierania Handlu i Inwestycji, to powinien być dodatek, ale dodatek, który bardzo mocno zależy od jakości ludzi, którzy tam są. Bo nie oszukujmy się, to co pan premier bardzo słusznie zauważył, jakość działań administracji publicznej z założenia jest mniej efektywna niż sektora prywatnego. Taka jest prawda i na to wskazują statystyki. Zatem to jest funkcja ludzi. Jeżeli tam będą ludzie, urzędnicy, to się pewnie nie obroni. Natomiast jeśli tam będzie ambicja, żeby przyciągnąć ludzi z biznesu, którzy mają doświadczenie i będą tą hybrydą pomiędzy właśnie sektorem publicznym, tym sektorem urzędniczym, a podejściem takim bardziej biznesowym, to tutaj mamy pewną formę potencjału na sukces, ale znowu jako dodatek, bo zgadzam się, że bez działań elementarnych, organicznych firm, czyli przedsiębiorców, ta koncepcja po prostu nie będzie w stanie dać masy krytycznej. I tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o pierwszą część audycji Puls Gospodarki. Dzisiaj, przypomnę, nadajemy z Krynicy, gdzie trwa 26. Forum Ekonomiczne, teraz w Polskim Radiu 24. Czas na informacje. W skrócie my wracamy do Krynicy za niespełna 3 minuty. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. W Euronecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Minęła 10.30. Aleksandra Kozera zapraszam. Za pół godziny ma rozpocząć się pierwsze merytoryczne posiedzenie Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Sejmowi śledczy mają powołać ekspertów i zastanowić się nad listą świadków. Posiedzenie będzie niejawne. Sejm powołał komisję na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami. Liczy ona 9 członków, 5 z PiS i po jednym z pozostałych klubów, czyli PO, Nowoczesnej, Ruchu Kukiz15 i PSL. Komisja śledcza ma zbadać i ocenić prawidłowość oraz legalność działań instytucji publicznych podejmowanych wobec Amber Gold. Przypomnijmy, Amber Gold była firmą, która miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce. W sierpniu 2012 roku ogłosiła likwidację, tysiącom ludzi nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Sprzeniewierzone fundusze szacuje się na 850 milionów złotych. Szef firmy Marcin P. i jego żona Katarzyna P. zostali aresztowani pod zarzutami oszustwa znacznej wartości. Od 21 marca przed gdańskim sądem trwa ich proces. Szefowa rządu Beata Szydło spotkała się w Krynicy Zdroju z premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem. Rozmowa odbyła się w pawilonie Polskiej Fundacji Narodowej na tegorocznym 26. Forum Ekonomicznym. Na konferencji prasowej premier powiedziała, że z Wołodymyrem Hrojsmanem rozmawiała między innymi o rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej. Beata Szydło po raz kolejny zapewniła też, że Ukraina może liczyć na polskie wsparcie na arenie międzynarodowej. Z kolei ukraiński premier dziękował Polsce za poparcie w sprawie konfliktu na wschodzie kraju i za sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.
A jeszcze dziś ambasadorowie unijnych krajów mają przedłużyć sankcje dyplomatyczne w związku z agresją Rosji na Ukrainie. Decyzja wydaje się być przesądzona, bo już wcześniej przedstawiciele europejskich rządów wstępnie porozumieli się między sobą w tej sprawie. Separatyści z Krymu, rosyjscy politycy i wojskowi nadal będą mieć zakaz wjazdu do Unii i zamrożone aktywa finansowe w Europie. Na czarnej liście jest 147 osób oraz 37 firm i organizacji, które również mają zablokowane konta w europejskich bankach. To na razie tylko sankcje dyplomatyczne. Do końca roku Unia Europejska będzie musiała zdecydować, co dalej z restrykcjami gospodarczymi, które obowiązują do końca stycznia. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. To pierwsze spotkanie tego gremium po wakacyjnej przerwie. Eksperci oceniają, że Rada pozostawi podstawową stopę procentową na niezmienionym poziomie. Decyzję Rady poznamy po południu. O 16:00 odbędzie się konferencja prasowa, podczas której członkowie Rady wytłumaczą motywy swojej decyzji. Podstawowa stopa referencyjna wynosi 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, a stopa depozytowa 0,5%. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 11:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Co to za radio? Tego siódmego żyliśmy jeszcze śmiercią zimą Zbigniewa Cybulskiego na dworcu we Wrocławiu. Żyliśmy także pierwszym koncertem Stążów, który miał miejsce w kwietniu w sali kongresowej w Warszawie. Szykowano się też na wielką premierę Świata 125 PM. Ta premiera miała mieć miejsce w listopadzie, ale tego lata 67 roku Jim Morrison wyruszył na wzgórze ulicą nazwaną Appian Way, strój w jasny, pogodny dzień można było podziwiać wspaniałe widoki Los Angeles. No i po drodze znalazł ponoć wygodne miejsce, gdzie mógł przycupnąć i podziwiać, a krajobraz rozciągał się rzeczywiście przed nim fantastyczny. To ponoć oczyściło mu umysł i przyniosło ze sobą uczucie spokoju, a potem natchnienie. Natchnienie, by napisać ten właśnie numer. People are strange. Dead on. Mistów, społeczeństwo relacji, te relacje wypychane są. Oni są niepocieszeni, bo to Matka Boska. Tego, że żona będzie mówiła mężowi, ugotuję ci zupę pomidorową, ale za ile? Co ja z tego będę miała? No oczywiście przejaskrawiam, ale jak popatrzymy na nasze życie, coraz częściej jest tak, że właśnie te transakcje jakby wypierają te relacje międzyludzkie, a one są równie ważne. I jeżeli jest takie hermetystyczne podejście do ekonomii, to jest zaniedbywanie relacji społecznych, co wcześniej czy później przekształca się na bunty społeczne, niezadowolenie społeczne albo na nierówności, co z kolei może prowadzić do kryzysów, czego świat niejednokrotnie już doświadczył. Ale wspomniała Pani o tej praktyce. No i teraz ktoś, kto zastanawia się, jak teoria przekształca się na praktykę, może sobie przypomnieć na przykład los Long Term Capital Management. To był taki hedge fund, fundusz, który stworzyli m.in. Moyon Scholes i Robert Merton w 1994 roku. I którzy nas w 1997 dostali Nagrodę Nobla na temat procesów, mechanizmów, które m.in. zastosowali do tego Long Term Capital Management, a rok później stracili bardzo dużo, no właśnie, ponad 4,5 miliarda dolarów. Więc mówimy Nobel, rok później 4,5 miliarda dolarów, teoria, praktyka. Już nie jestem tak bardzo przekonany, że teoria ma coś wspólnego z praktyką. I jeszcze jedno nazwisko, Howard Davis, to był dyrektor London School of Economics i w swojej książce Financial Crisis, Who is to Blame? On kryzysu finansowego, tego wielkiego naszego ostatniego, mówi, że za mało mamy takich rzeczywistych badań na giełdach, na trading floors, tak? Czyli tam, gdzie są ci wszyscy sprzedający i kupujący. No i człowiek może sobie zadać pytanie, jeżeli dyrektor London School of Economics w 2010 roku coś takiego zauważa, to mówimy, no dobrze, kochany, ale to gdzie byłeś przez te wszystkie lata? Co żeście robili? Znaczy, no to jest też pytanie, które... Ekonomiści mówią, no teoretyzować to my sobie możemy, ale jeżeli chodzi o praktykę, no to gorzej. I może o tym porozmawiamy po powrocie do... Bardzo chętnie. Informacje się zbliżają o 10:40. Pani profesor Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej jest Państwa i moim gościem. Wracamy po informacjach Radia Tok FM. Co ona tam może zrobić, Elżbieta Mączyńska? Państwo zobaczą, że dzisiaj mamy już kolejny dzień, już siódmy mamy. No i co? Facet.
Siódmy dzień mamy już września 2016 roku. No zobaczymy. Zobaczymy, co to się będzie dalej działo na świecie, ale jest naprawdę nieciekawie. Tak bardzo ludzie, wiecie Państwo, lenią się wrócić do kultu Matki Boskiej, bo szatan, diabeł to wszystko obrzydził. On to wymyślił, satana, devil the great, to wymyślił. Potem obrzydził, że ani to jego działanie nie jest poprawne, dobre, Boże, ani tamto działanie. Ale ponieważ szatan manipuluje, okręcał wszystkich na swoje paluszki, no to zwykle jak coś ktoś robi, to robi pod pozorem, na pokaz, publicznie. A są wszyscy oni podobni grobom pobielanym, że na zewnątrz muszą błyszczeć, muszą lśnić. Państwo zobaczą, że do Londynu, tam się do Anglii dostać i wysoko wspiąć się, proszę Państwa, wspiąć. Człowiek z siebie zrobił takiego potwora, który chce mieć, który chce być. I rzeczywiście tutaj Janek Witek nawet mówił, że tam to jest niemożliwe się utrzymać, bo tam strasznie ludzie się dzielą. No to przecież taka praczka jak Rytka von Lipska, która tutaj pierze, no to byłaby nikim, byłaby niczym. Ja mówię, słuchaj, von Lipska, ty tutaj nie kręć, bo ty nie powinnaś tu dużo prać, bo woda bardzo droga jest, dużo kosztuje i ile to będzie do zapłacenia, jak już kancelaria z tej łodzi, 7200 do zapłacenia, czy tam ile, no taka skrytykowana została Wesołowska, czy jak? Dwie dwójki i siedem. Wiecie, hity na maksa. Od poniedziałku do czwartku o 19:00. Tylko w RMF Max. Reklama. Fantastycznych ofert. Tylko dzisiaj masło... Dzień pomocy będą jeszcze bardziej bezprawne. Wejdź na stronę. Nie wytrzymuj. Czyli widzicie Państwo, jak kultura już pojechała do Wrocławia przez Warszawę, to i tak nikomu na niczym tu nie zależy. Nie ma żadnego miasteczka, nie ma żadnej Anglo-Ameryki Białystok. Jest wielka wiocha Warszawa poszatkowana. Dzisiaj pokażemy Warszawę na takich wizualizacjach, plasterkach, w postaci slajdów, nowych slajdów, nowych zdjęć, rzeczy starych, obrazów wielkich, a obrazów szarych. Reklama. No, Mazowiecka, tam artysty plastyka Warszawa, bo oni myślą, że jak dużo, to dobrze. Że jak dużo wernisaży, to dobrze. Informacje TOK FM. 10.40, Filip Kakusz, zapraszam. Chcemy być państwem europejskim, demokratycznym, a partnerstwo z Polską jest na tej drodze strategiczne, powiedział w Krynicy premier Ukrainy. Wołodymyr Hrojsman rozmawiał wcześniej z premier Beatą Szydło. Jak podał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, celem rozmowy było wsparcie polityczne dla Kijowa i wytyczenie współpracy w obszarze transportu i energii. Wczoraj Hrojsman spotkał się z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i również zapewniał, że Ukraina nie zrezygnuje z proeuropejskiego kursu. Wielka Brytania odgrodzi się murem od francuskiego Calais. Wysoka na 4 metry konstrukcja zastąpi istniejący obecnie płot, który nie spełniał swojej roli. Imigranci pokonywali go w łatwy sposób i dalej podejmowali próby ukrywania się w tirach jadących na wyspy. W tak zwanej dżungli na przedmieściach francuskiego Calais mieszka teraz ponad 9 tysięcy osób. Kierowcy tirów od miesięcy skarżą się na to, że migranci nieustannie usiłują dostać się na ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii. 100 tysięcy osób opuściło swoje domy w syryjskiej prowincji Hama tylko w ciągu ostatniego tygodnia, podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, powołując się na dane Czerwonego Półksiężyca. To z powodu walki, jakie toczą się na przedmieściach miasta Hama między siłami rządowymi a siłami opozycji. Dziś w Londynie spotykają się przedstawiciele rebeliantów i szefowie dyplomacji kilku państw, by rozmawiać o przyszłości Syrii po zakończeniu wojny domowej. Zgadzają się, że prezydent Bashar al-Assad powinien odejść ze stanowiska, takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się jednak Rosja.
Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 11. Wrócimy w nich do sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Na 2 miesiące przed wyborami prezydenckimi kandydat republikanów Donald Trump odzyskuje popularność i w sondażach wyprzedza kandydatkę demokratów Hillary Clinton. Podczas ostatniego wiecu skrytykował też swoją rywalkę za to, że chce przyjmować uchodźców z Bliskiego Wschodu. Więcej za niespełna 20 minut zapraszam w imieniu Anny Draganek. Pogoda. Mało chmur i bez opadów. Tak będzie dziś w całej Polsce. Temperatura wszędzie przekroczy 20 stopni. W Białymstoku 22, w Toruniu 23, w Krakowie i Warszawie 24, w Katowicach 25, a we Wrocławiu 26 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Program Owczarek w studiu profesora Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Narodowa Rada Rozwoju i prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Asymetria informacyjna i jej skutki. To o tym dzisiaj rozmawiamy, tylko przypomnę, jeżeli ktoś z Państwa chciałby sięgnąć, to w tygodniku The Economist przez ostatnie 6 tygodni 6 Big Ideas i właśnie pierwszą z nich, o której dzisiaj rozmawiamy, to jest artykuł George'a Karloffa, The Market for Lemons. Można jeszcze dodać, że dla wiadomości słuchaczy, że część, nie jestem pewna, czy wszystkie, ale na pewno część była tłumaczona przez obserwatora finansowego, czyli w internecie obserwator finansowy podaje te teksty, według, jeśli dobrze pamiętam, ale chyba tak. Także tych, którzy nie chcą się trudzić nad cytrynami angielskimi, proponuję, żeby sprawdzić sobie, czym dostaną to po polsku. Ale ta asymetria informacyjna pokazuje, jak wielce złożoną właśnie nauką jest ekonomia. Jak bardzo łatwo tam wpaść w pułapki i jak bardzo popaść w takie prostactwo ekonomiczne, czyli na przykład wnioskowanie na podstawie jednego prostego modelu. Ja proszę mnie dobrze zrozumieć, ja sama jestem po ekonometrii, więc ilościowe metody nie są mi obce. Ja je doceniam. Sama jestem współautorką modelu wczesnego ostrzegania przed bankructwem, ale nie daj Boże, jak jakikolwiek ekonomista kierowałby się wyłącznie modelem. Model to narzędzie. A narzędzie można zabić, narzędzie można uratować życie nożem, na przykład wisielcowi. A nie jest tak, że wczesne sygnały to jest to, że wydajemy więcej niż zarabiamy? No, to też jest dla mądrych wczesny sygnał. Więc to jest ten pierwszy sygnał. Wydaje więcej niż zarabiam. No to jest to. To będzie pan miał, zmierza w kierunku. To o tych równowagach będzie pan miał jeszcze okazję porozmawiać w tych innych tematach. Tak. Także w tym, co jest określane w literaturze jako moment Mińskiego. Tylko to też jest przetłumaczenie z angielskiego i może się źle kojarzyć w języku polskim, ale tak to chodzi w literaturze, gdzie jest właśnie pokazane, jak bardzo symptomy jakichś kryzysów możemy wychwytywać poprzez to, jak kształtujemy finanse. No w tym przypadku pan mówi o indywidualnych finansach, ale tam chodzi o finanse publiczne i dlatego no w ogóle ja uważam, że niektóre historie tych znanych ekonomistów albo tych teorii to zasługują na filmy hollywoodzkie. No Akerlof z tymi jego perturbacjami zamieszczeniem jego artykułu, świetny film mógłby powstać. Tak zresztą jak film o Naszu powstał. Więc, ale też Miński moim zdaniem zasługiwałby na taki film. Nasz Kalecki zasługiwałby na taki film, jego perturbacje różne, niedocenianie jego teorii albo niezauważenie z powodu tego, że część była w języku polskim. A Miński dopiero został doceniony właściwie po śmierci, ale ja tu nie chcę w cudzy ogródek chodzić, bo będzie pan rozmawiał z jakimś... Jasne, ale a propos, zastanawiam się pani profesor, a propos pytania, czy ekonomia jest nauką. Gdybyśmy zastanawiali się, czy na przykład fizyka jest nauką, w takiej sytuacji, że oto mamy fizykę, która na przykład nam wylicza, że naprawdę jak użyjemy takich stopów i aerodynamiki, to nam sprawia, że samoloty latają, super, super, super. I nagle proszę sobie wyobrazić, że w latach, nie wiem, 2010-2015
80% samolotów transatlantyckich, nie tylko wszystkie, spadły do oceanu. I mówimy, ale dlaczego, co się stało? No bo właściwie nagle okazało się, że te wyliczenia fizyczne, które zrobiliśmy, to one nie działają. To byśmy powiedzieli, hola, chyba mamy problem jakiś drobny z tą nauką zwaną fizyką, co robimy nie tak? A potem fizycy mówią, no dobra, już wymyśliliśmy, co robimy nie tak, wszystko działa. No dobra, działa. Po 10 latach okazuje się, że wszystkie pociągi wypadają z torów. A no właśnie, bo pan, to ja sobie jeszcze raz zastanawiam, co to za nauka, no właśnie, która sprawia, że to, ale nawet w fizyce są zmiany i okazuje się, że niektóre teorie, które wcześniej były uznane za prawdziwe, oczywiście życia i zdrowia ludzkiego. I nie tak często, oczywiście. Natomiast z ekonomią jest tak, że ekonomia jako nauka jest uogólnieniem tego, co się dzieje w świecie gospodarowania. Tak, tego, co dotyczy zachowań ludzi w procesie gospodarowania. A jak się zachowują ludzie w procesie gospodarowania? Bardzo różnie, w zależności od okoliczności, w których funkcjonują. Na to składa się nie tylko takie proste, takie reguły twarde, jak w fizyce czy matematyce. Na tym polega zresztą klęska modelarzy, że próbowali sprowadzić ekonomię do na podobieństwo tak eleganckiej nauki, jaką jest matematyka. Okazuje się, że w ekonomii tak się nie da i oprócz tego modelowania, czyli tego w przypadku tego samolotu, tego modelu, który tam trzeba uwzględnić cały szereg innych okoliczności, które są często niemierzalne. Nie da ich się wmontować w te modele. To już przypisywane jest Einsteinowi w każdym razie takie powiedzenie, że żyjemy w czasach, w których coraz mniej liczy się to, co umiemy policzyć, a coraz bardziej liczy się to, czego nie umiemy policzyć. I to jest właśnie w pełni dotyczy ekonomii. Unknown unknowns. No właśnie. Czyli coraz bardziej jest ta złożoność widoczna wraz z narastającą złożonością świata. Smithowska ekonomia z XVIII wieku. Smith jest uznawany za intelektualnego nie tylko ojca ekonomii, ale ojca liberalizmu, ojca wolnego rynku. Ale jaki wtedy był rynek? Jak to po pierwsze dotyczyło to gospodarek narodowych, a gospodarki narodowe tracą na znaczeniu na rzecz globalizacji. W związku z tym zmienia się otoczenie. I nie ma nic gorszego, jak zastosowanie modelu matematycznego bez otoczenia, bez analizy otoczenia, czyli analizy jakościowej. Ja jestem członkiem redakcji Ekonomisty, to jest dwumiesięcznik, nie mylić z The Economist, chociaż The Economist należy do najlepszych czasopism ekonomicznych, ale i tam często dostajemy do redakcji teksty, które są zmatematyzowane. I ja jako ekonometryk często tych tekstów nie rozumiem. Odsyłamy do recenzji je dostaję. Redakcja odsyła do autora. Jeżeli autorowi się pokaże, w którym miejscu znaki zapytania i żeby on po ludzku to opisał i dał analizę jakościową, tekst zupełnie nie tylko, że nabiera nowych walorów, to jeszcze staje się bardziej użyteczny dla praktyki. Więc ta matematyzacja ekonomii, ona będzie narastać i ona jest potrzebna, bo bez liczenia, no trudno, potrzebne są rachunki, modele i tak dalej. Ona będzie narastać wraz z ulepszaniem technik komputerowych. A tutaj można w parę minut stworzyć setki modeli różnego rodzaju. Ja myślę, żeby połączyć te takie cechy naukowe czy bliższe nauki z tymi takimi nieprzewidywalnymi, myślę, że można by stworzyć taką instytucję, która by w nazwie pewnie oddawała, że mamy do czynienia z pewną dychotomią. Proszę sobie na przykład wyobrazić Instytut Ekonomii imienia Bernarda Madoffa. To jest absolutnie woda z ogniem. Prawda? I wtedy każdy by wiedział, że w Instytucie Ekonomii imienia Bernarda Madoffa. Tym, którzy nie wiedzą, że ten pan, zresztą Warszawa ma tutaj swoje zasługi, bo rodzina Madoffów, mówię już tu po polsku, Madoffów, w 1922 roku mieszkała tam, gdzie w tej chwili mieści się Pałac Kultury, w tym miejscu. I w 22 roku wyjechała rodzina za chlebem do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 36 roku urodził się Bernard Madoff, którego bardzo drażniło to,
że jest z biednej rodziny i postanowił za wszelką cenę stać się bogatym człowiekiem. I to mu się na krótko udało. No w tej chwili siedzi w więzieniu, bo stworzył piramidę finansową. Czyli o czym zresztą pisze o piramidach finansowych też pan profesor Miński pisze właśnie o piramidach finansowych, że to jest największy stopień zagrożenia. I Madoff, no... Tak, Madoff, to jeszcze jakby chyba wszystko nie zostało wyliczone, ale na pewno było tego więcej niż 65 miliardów dolarów. No właśnie, i to jest też taka wiara w to, że na pewno musi być tak, jak jest, po pierwsze, czyli jeżeli były duże odsetki wypłacane tym, którzy zainwestowali w funduszu Madoffa, to i tak będzie zawsze. Uczniowie, czy najpilniejsi studenci Instytutu Ekonomicznego imienia Bernarda Madoffa, zdaje się, że komisja śledcza właśnie rusza w sprawie najpilniejszych studentów tej szkoły, która jeszcze nie powstała. Czyli będzie miał kompletne towarzystwo w więzieniu z tego wniosek. Pewnie Amber Gold będzie w innym więzieniu. Ale tu też, też pan dotknął bolesnej sprawy dla naszego systemu. Jest, bo afera Madoffa została... zakończone śledztwo, proces do skazania, chyba rok niespełna minął, może półtora, ja dokładnie tego nie pamiętam. A proszę zobaczyć, ile trwa dochodzenie w sprawie afery Amber Gold. To pokazuje instytucjonalną niewydolność naszego państwa. To też nieprzypadkowo, zresztą nie jest też tylko nasza bolączka, inne kraje też na co cierpią, ale dlatego rozwinęła się między innymi ekonomia instytucjonalna. To nieprzypadkowo Acemoglu, ja nigdy nie wiem, jak się to nazwisko, to jest amerykański ekonomista, ale tureckiego pochodzenia, i Robinson napisali taką książkę pod tytułem Dlaczego narody przegrywają. I oni tam zastanawiają się, to nie wiem, czy pan redaktor zna tę książkę. Nie, nie znam. Świetna książka, która pokazuje różne uwarunkowania historii narodów i ekonomicznych sukcesów i porażek, ale jeden rozdział jest odpowiedzią na to pytanie, że nie dlatego przegrywają, że ludzie są może gorzej przygotowani, że może ludzie mają jakieś złodziejskie instynkty, że ludzie może nie rozumieją wielu rzeczy, że może mają tradycje takie, a nie inne, tylko odpowiedź jest taka: instytucje. Czyli to charakter instytucji określa to, dlaczego narody przegrywają. Oczywiście to nigdy nie jest jeden czynnik. I mówią tam o instytucjach wyzyskujących, tak zwane instytucje wyzyskujące. To jest dość... Nie jestem pewna zresztą, czy to, jak to dobrze wyjaśnić, ale to są takie instytucje, które wspierają inne instytucje gospodarcze, które źle działają, ale te instytucje wyzyskujące mają z tego korzyść. Czyli na przykład można bezkarnie brać łapówki, można bezkarnie dostać zamówienie publiczne, chociaż inna instytucja zrobiłaby to, inne przedsiębiorstwo. Czyli mówi pani o Stanach Zjednoczonych, bo Stany działają tak, że zamówienia publiczne dostają ci, którzy przekupują, tak? Czyli przelewają pieniądze na rzecz partii, która wygrywa wybory. Ja tak dobrze nie znam... Amerykanie zalegalizowali korupcję, która polega na tym, że wspieramy partię polityczną, jak ta partia polityczna wygra wybory, to potem mamy z tego zamówienia publiczne. No, to jest moim zdaniem bardzo wątpliwe rozwiązanie, bo powinien decydować bardzo wnikliwa analiza tego, jakie będą koszty i efekty realizacji tego przedsięwzięcia. Ale to już jest rozmowa na inny dzień, panie profesor. Znacznie szybko czasu pana redaktora leci. Ja nie wiem, czy ten zegar się nie myli. Ten? Czy tu nie jest jakaś asymetria informacyjna? Nie, zatrudniliśmy fizyków, a nie ekonomistów, dlatego pokazuje dobry czas. Pani profesor. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Narodowa Rada Rozwoju, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje o 11:00, wracamy po informacjach. Krzysztof Woźniak, dzień dobry. Wczoraj mówiłem, co robić, gdy zobaczymy na drodze osobę potrzebującą pomocy. Zachęcam do odsłuchania w archiwum. Jeśli u poszkodowanego stwierdzimy brak oddechu,
Przede wszystkim wzywamy pomoc. Dzwonimy pod 112 albo 999. Połączenie z tymi numerami jest bezpłatne. Następnie przystępujemy do uciskania klatki piersiowej. Powinniśmy robić to we dwie osoby. Jedna udrażnia drogi oddechowe, o tym też mówiłem wczoraj. Druga odsłania klatkę piersiową. Należy położyć nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej, a drugiej na już położonym i spleść palce obu dłoni. Następnie pochylić się nad poszkodowanym i wyprostować swoje ręce. Uciskać należy rytmicznie na głębokość około 5-6 cm z częstotliwością prawie 2 ucisków na sekundę. Po 30 uciskach możemy zastosować metodę usta-usta, czyli oddech ratowniczy. Takie oddechy powinny być 2 na 30 ucisków. Nie jest to jednak konieczne, więc jeśli z różnych powodów nie możemy tego zrobić albo obawiamy się o swoje zdrowie, sprawdzamy tylko, czy oddech powrócił. Jeśli nie, to wykonujemy uciski klatki piersiowej aż do powrotu oddechu albo przyjazdu pogotowia ratunkowego. Celem resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy. Szacuje się, że natychmiastowe rozpoczęcie tego zabiegu trzykrotnie zwiększa szansę przeżycia osoby nieoddychającej. Warto o tym pamiętać. Pozdrawiam. Poradnik TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl / audycje. Reklama. Czy to jego ostatnie dni? Możliwe. Chyba, że... Tak? Jest jeszcze szansa? Ja już nic nie pomogę, ale MacLife, ten serwis praktycznie każdy sprzęt Apple stawia na nogi. MacLife, serwis urządzeń firmy Apple. Naprawiamy iPhony, iPady, iPody, komputery stacjonarne, MacBooki i Apple Watche. Zdalnie, door-to-door oraz w serwisach stacjonarnych MacLife. Warszawa, Puławska 31, Szaserów 105A oraz Poznań, Głogowska 58. MacLife.pl. Twój serwis Apple. Twoje ulicy się dyscyplina. Nadchodzi księżna. Wielka księżna Gerstein. Premiera polska oryginalnej wersji znakomitej operetki Jacques'a Offenbacha. Już 8 października w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Szczegóły na www.teatrmuzyczny.lot.pl. Gładka i świetlista cera zawsze dodaje uroku. A przebarwienia? Powiedzmy sobie szczerze, dodają lat i są nieestetyczne. Mój sposób to Biolik, punktowe serum depigmentacyjne z miękkim aplikatorem, który trafia precyzyjnie w miejsce przebarwienia. Biolik zawiera kwas szikimowy, który usuwa przebarwienia różnego rodzaju już po 2 tygodniach. Biolik sprawia, że cera staje się jednolita i promienna, a dzięki temu wygląda młodziej. Idealnie w punkt. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. W pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania nie może być inaczej. Inwestycja Nowe Południe dewelopera Napollo. Mieszkania w jednym z najlepszych punktów dzielnicy Mokotów. W otoczeniu zieleni, w odległości zaledwie kilkunastu minut od tętniącego życiem centrum stolicy. Nowe Południe. Moja strona miasta. Ulica Śródziemnomorska 41. Co nakradli? WWW Nowe Południe. Ci, co nakradli pieniędzy, to sobie mogą kupować mieszkanie. Widzicie, tak lekko mówi, jak to mieszkanie nieraz jest dorobkiem całego życia. Tutaj Jaśko po drugiej stronie Saski mieszka, co ja mówię, tutaj ten mój Witek mądry, tamten głupi. No to jak rodzice mu umarli, to kazali mu się wynosić i 47, czy tam jeszcze wcześniej, 70 tysięcy zapłacić, jak on jest ich dzieckiem i mieszka od urodzenia tutaj. No to wiecie państwo. Ile było tych dziadów, którzy się nałapali, nacapali, prawda? No i nie mają komu oddać, bo tutaj nikt w nic nie wierzy. Ja kiedyś byłam w Angloameryce, w Białystok, taka Marysia, nie tutaj ta taka pasiwa, taka, wiecie państwo, niesmaczne to jest. Jaka to artystka? Tam w Angloameryce, Białystok, prawosławna Marysia, taka caryca, powiedziała tak, że pewien baciuszka się tego Zolata nałapał, nacapał i potem jak ju przyszło mu umrzeć, no to nie miał komu tego wszystkiego oddać, to oddał na cerkiew. Radio informacyjne. Środa, 7 września, minęła 11. Informacje TOK FM. Anna Draganek.
Właśnie teraz w Sejmie powinno rozpoczynać się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Premierzy Polski i Ukrainy rozmawiali na marginesie Forum Ekonomicznego w Krynicy. Trzy osoby zginęły w powodzi spowodowanej przez padające w ostatnich dniach ulewne deszcze w Grecji. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się drugie posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Posłowie ustalą na nim harmonogram prac i wystąpią o przyznanie Komisji Stałych Ekspertów. W Gdańsku cały czas swoje postępowanie prowadzi syndyk, który próbuje odzyskać pieniądze z tej piramidy finansowej. Rozmawiał z nim reporter TOK FM Roch Kowalski. Rochu, powiedz, ile już udało się odzyskać i jaka jest szansa na odzyskanie całości? No właściwie żadna. Do tej pory syndykowi udało się odzyskać 44 z przeszło 650 milionów złotych. I te środki pochodzą ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości należących do spółki. Józef Dębiński szacuje, że w sumie uda mu się odzyskać 100 milionów, gdzie jest pozostałe pół miliarda, tego nie wiadomo. No ja na to pytanie nie odpowiem, to nie jest pytanie do mnie. Ja tylko dysponuję majątkiem, który objąłem w 2012 roku i ten majątek na taką kwotę opiewa. Komisja śledcza, która teraz rozpoczyna pracę, będzie chciała właśnie dojść do tego, w jaki sposób instytucje państwa w ogóle dopuściły do powstania piramidy.